Otwieram 25. sesję Rady Miejskiej. Witam Szanowną Radę, Panie, Panów Radnych. Witam Pana Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Pana Sekretarza, Obsługę Prawną. Witam Sołtysów, Przewodniczących Rady Osiedlowej, Pracowników Urzędu. Witam mieszkańców miasta i gminy Tłuszcz. Porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco. Nie, porządek przedstawia się. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, sprawdzenie kworum. Punkt trzeci, sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt piąty, rozpatrzenie projektów uchwał. Podpunkt A, sprawie nadania tytułu honorowy obywatel gminy Tłuszcz. Podpunkt B, sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tłuszcz na rok 2024. W sprawie zmiany uchwały nr 24498/2023 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na lata 2024-2036. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcz obszar od 1 do 29 etap drugi. W sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Tłuszcz. W sprawie zaproszenia jednej nieokreślonej imiennie rodziny do osiedlenia się w gminie Tłuszcz w ramach repatriacji, w sprawie zmiany uchwały nr 21-255-09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 09 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. W sprawie zmiany uchwały nr 24-507-2023 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej i kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej. W sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, to jest działek gruntu położonych w obrębie 0008 Jasienica gmina Tłuszcz z przeznaczeniem pod drogi gminne. W sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntu położonej w obrębie 0001 Tłuszcz w celu realizacji celów publicznych. W sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntu położonej w obrębie 0001 Tłuszcz z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi publicznej gminnej. W sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tłuszcz na lata 2023-2028. W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w terenie gminy Tłuszcz w 2024 roku. W sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Słowiczej w Tłuszczu, obręb Tłuszcz. W sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Okrężnej w Tłuszczu, obręb Tłuszcz. W sprawie nadania nazwy skwerowi imienia Andrzeja Poczobuta w Tłuszczu. W sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Postoliska, w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Kozły, w sprawie nadania nazwy ulicy w Tłuszczu, obręb Tłuszcz. Punkt szósty. Sprawozdanie z prac Komisji Stałych Rady Miejskiej w Tłuszczu za 2023 rok. Punkt siódmy. Wolne wnioski i informacje. Punkt ósmy. Zamknięcie obrad. Czy są pytania do porządku? Proszę, pan sekretarz. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, ja bym chciał złożyć w imieniu pana burmistrza wniosek o rozszerzenie porządku obrad o jeden projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Tłuszcz a gminą Zawrodzie w sprawie realizacji zadania z zakresu planowania i finansowania oświetlenia odcinka drogi powiatowej znajdującej się na terenie gminy Zawrodzie. Projekt dotyczy budowy odcinka oświetlenia ulicznego od ulicy Kazimierzu w Postoliskach do Brzezinowa. Jest to teren gminy Zawrodzie. Jest to teren gminy Zawrodzie, ale no to oświetlenie jakby w głównej mierze służyłoby naszym mieszkańcom, więc jakby no jest projekt takiego porozumienia, znaczy projekt uchwały w sprawie zawarcia takiego porozumienia. No oczywiście gmina Zawrodzie też również musiałaby taką uchwałę podjąć. Dobrze, dziękuję. Są pytania do wniosku? Nie widzę. Proszę pan. Nie do wniosku. A, proszę pan radny Wrocław Sobczak. Szanowni panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, składam wniosek formalny do uchwały w punkcie R w sprawie nadania nazwy skwerowi imieniem Andrzeja Poczobuta w Tłuszczu.
Nie umniejszam zasług Andrzejowi Poczubutowi, białoruskiemu opozycjonisty, którego imieniem zaproponował pan burmistrz Paweł Bednarczyk nazwać skwer w Tłuszczu zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały. Ale szanowni państwo, tu jest Polska, ojczyzna nasza i mając to na uwadze, że w gminie nie uhonorowaliśmy do tej pory imienia nigdy żadnego żołnierza wyklętego, składam wniosek formalny o zmianę nazwy skweru z Andrzeja Poczobuta na skwer imieniem Danuty Siedzikównej Inki. Sąsiedztwo ulic Armii Krajowej, Żołnierzy Wyklętych i Szarych Szeregów wpisują się doskonale do tej zmiany. Niech ta nazwa da początek uhonorowaniem nazwami ulic nie tylko żołnierzy, ale i innych Polaków zasłużonych ojczyźnie. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Proszę pan. Znaczy, dla porządku, no bo wniosek pana sekretarza rzeczywiście dotyczy zmiany porządku obrad, natomiast wniosek pana radnego nie dotyczy zmiany porządku obrad, tylko dotyczy zmiany uchwały. Więc to, no, głosując ten wniosek teraz, on jest bezprzedmiotowy. No nie zmieniamy porządku obrad, dalej ta uchwała jest w porządku, tylko będziemy dyskutować już w tym punkcie. Można mówić o tym, no, czyjego imienia ma być ten skwer, prawda? W związku z tym pytanie do pana radnego, czy składa wniosek o wycofanie tego punktu z porządku obrad, czy raczej to jest wniosek merytoryczny, a nie formalny, dotyczący samej treści uchwały, który powinniśmy procedować, no, już w trakcie sesji, w momencie, kiedy będziemy w tym punkcie. Tak, dotyczący tej uchwały w tym punkcie. Czyli tak naprawdę mamy jeden wniosek o zmianę porządku. Tak. Wniosek zostanie zgłoszony, jeśli będzie. W tym punkcie porządku obrad. A więc proszę państwa, kto z państwa radnych jest za wnioskiem złożonym przez pana sekretarza o rozszerzenie porządku dzisiejszej sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała. To znaczy wniosek został przyjęty. 14 głosów za, 1 wstrzymujący się. Proszę pan burmistrz. Szanowni państwo, zanim przejdziemy do obrad, chciałbym tutaj w imieniu własnym i zarówno państwa radnych uhonorować trzech młodszych naszych mieszkańców, którzy reprezentują naszą gminę na zawodach sportowych, trenują sporty walki i chciałbym takie podziękowanie w naszym imieniu przekazać. Ja zapraszam was, chłopcy, tutaj do mnie. Panie przewodniczący, proszę bardzo. Antoni Cioch, tak po kolei będziemy wręczać. I ostatnia osoba to jest Sawenny Niewicz. Gratuluję serdecznie. Ja również. Sukces. I punkt trzeci to jest sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym i bardzo proszę panie burmistrzu o przedstawienie sprawozdania. Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni państwo, na podstawie paragrafu 38 ustęp 1 punkt 3 statutu gminy Tłuszcz niniejszym przedkładam Radzie Miejskiej w Tłuszczu sprawozdanie z działalności burmistrza za okres od dnia 20 grudnia 2023 roku do dnia dzisiejszego. 20 grudnia wręczyłem akt mianowania pani Katarzynie Madejak i pani Sylwii Starzyńskiej w Tłuszczu.
Kruszczańskim nauczycielką, które zdobyły kolejny stopień awansu zawodowego. Tego samego dnia wręczyłem sprzęt dla OSP Kusz zakupiony w ramach programu Mazowsze dla Straży, realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Na zaproszenie zarządu KS Oliw w Tłuszczu wziąłem udział w spotkaniu świątecznym noworocznym, podczas którego podsumowano sezon, wręczono nagrody i przedstawiono plany na kolejny rok. 28 grudnia przekazałem sprzęt strażakom z OSP Kusz, OSP Dzięciowy i OSP Kozły, zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości. 6 stycznia w kościele Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu usłyszałem koncert do kolęd w wykonaniu chóru miejskiego Lutra pod batutą pani Joanny Kreisler, którzy zaśpiewali autorskie opracowania znanych kolęd i z pastoralnych. 8 stycznia w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego spotkałem się z panią wiceminister Bożeną Żelazowską. 10 stycznia uczestniczyłem w 33. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu. Dniach 15-17 stycznia przebywałem na urlopie wypoczynkowym. 17 stycznia ze serca burmistrza Bogdana Banaszek uczestniczył w otwartym wystawie w Społecznym Muzeum Ziemi Kruszczańskiej Koło Życia Obrzędowość Bułgarska. Jej autorką jest etnograf Elżbieta Pisosz-Branekowa, pasjonatka tematyki bałkańskiej, posiadająca bogate prywatne zbiory eksponatów związanych z obrzędowością w Bułgarii przełomu XIX i XX wieku. 19 stycznia uczestniczyłem w 34. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu. Tego samego dnia wziąłem udział w pożegnaniu starszego brygadiera Wiesława Drosia, komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, który przeszedł zaopatrzenie emerytalne. 23 stycznia wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Tłuszczu Krzysztofem Gajcą odwiedziłem grób świętej pamięci radnego Tadeusza Groszka w rocznicę jego śmierci. 27 stycznia uczestniczyłem w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP Tłuszcz. 28 stycznia uczestniczyłem w bożonarodzeniowym koncercie kolęd uczniów zespołu szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w kościele Przemienienia Pańskiego. 30 stycznia spotkałem się z 8-klasistami zespołu szkół w Jasienicy. Rozpocząłem ten sam cykl spotkań w ramach lekcji z burmistrzem. Tego samego dnia zwizytowałem żłobek publiczny znajdujący się w przedszkolu samorządowym Wyśniewa Krajowa w Tłuszczu. Spotkałem się również ze strażakami OSP Jasienica oraz przedsiębiorcami w ramach corocznego spotkania noworocznego. 1 lutego uczestniczyłem w lekcji dla uczniów klas 3, 4 i 5 zespołu szkół w Jasienicy przeprowadzonej w ramach akcji Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Tego samego dnia spotkałem się z uczniami zespołu szkolno-przedszkolnego w Strykach w ramach lekcji z burmistrzem. 2 lutego wziąłem udział w Zarządzie Gminy Ochotniczych Straży Pożarnych. 3 lutego uczestniczyłem w koncercie Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza Sławomira Łabęckiego. Tłuszczańscy muzycy wykonali utwory z różnych gatunków muzyki. Muzycznych, muzyki filmowej, rozrywkowej i tanecznej. Rok 2023 dla rozwoju orkiestry, bowiem uzyskała wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu Mazowsze dla Orkiestr. Środki finansowe łączne w kwocie 55 934 zł, 50 000 z Urzędu Marszałkowskiego oraz 6 000 zł wkładu własnego do środków gminy Tłuszcz pozwoliły zasilić orkiestrowe instrumentarium. Dzięki czemu zespół zyskał aż 12 nowych instrumentów. 5 lutego spotkałem się z 8-klasistami ze Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu. W ramach lekcji z burmistrzem 6 lutego w Zespole Szkół wniosłem przeprowadzić lekcję z burmistrzem. Po południu podpisałem umowę z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Strójskiem, radną województwa Anną Brzezińską i Moniką Tłuszyńską, zastępcą dyrektora jednostki wdrażania programów unijnych na kwotę 857 759,50 zł pozyskaną ze środków Unii Europejskiej na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chrzest. 7 lutego, w 5. rocznicę śmierci dr Wiktorii Indulskiej wraz z panem Tadeuszem Sasinem złożyłem kwiaty Nagrody Honorowej Obywatelki Gminy Tłuszcz. Tego dnia wziąłem również udział w lekcji pokazowej podłogi interaktywnej zakupionej ze środków Rady Rodziców w roku szkolnym 2022-2023 dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Honorowej Jadwigi w Tłuszczu. Odbyłem spotkanie organizacyjne dotyczące utworzenia spółki SIM KZN Mazowsze.
12 lutego spotkałem się z uczniami klas 7 i 8 z zespołu szkół w Mokrej Wsi, którzy zadawali pytania podczas lekcji z burmistrzem. 13 lutego spotkałem się z zespołem ze Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II podczas lekcji z burmistrzem. 14 lutego w 82. rocznicę utworzenia Armii Krajowej jako symbol pamięci o ludziach i wydarzeniach wraz z przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Włodzimierzem Fydryszkiem złożyłem kwiaty pod pomnikiem żołnierzy 32. Pułku Piechoty Armii Krajowej powodu Racji Minerańskich, tak? Walczącym w akcji Burza oraz na grobie Józefa Grabowskiego, który w wieku 23 lat poległ podczas walk o tłuszcz pomiędzy żołnierzami AK a Niemcami 31 lipca 1944 roku. Tego samego dnia spotkałem się z uczniami zespołu szkół w Kozła w ramach lekcji z burmistrzem. 15 lutego podpisałem umowę z panią Grażyną Kowalską na przebudowę Puszczańskiego Orlika na inwestycje o wartości 1 266 233,07 zł. Pozyskaliśmy 712 tysięcy złotych w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko Orlik 2020. 16 lutego uczestniczyłem w hali Dragon Fight Night, która odbyła się na Puszczańskiej hali. Wydarzenie to zostało objęte patronatem ministra. 17 lutego uczestniczyłem w walnym zebraniu OSP 10. 19 lutego przeprowadziłem ostatnie spotkanie w ramach lekcji z burmistrzem w zespole szkół w Ostrowiskach. Tego samego dnia po raz trzeci wraz z Violettą Roguską, dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Puszczy oraz Sławomirem Klockiem, dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, gdzie odbywają się zajęcia bezpłatnego kursu samoobrony kobiety przeciwko przemocy. Przywitałem panie, które przez najbliższe 2 miesiące, 2 razy w tygodniu będą trenowały pod okiem instruktora Arkadiusza Górny. 20 lutego uczestniczyłem w naradzie z wykonawcą przebudowy i rozbudowy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Puszczy z firmą Bum do Muru. Prace przebiegają według założonego harmonogramu i do tej pory nie natrafiono na żadne utrudnienia. Spotkałem się także z przedszkolakami i zerówkami zespołu szkół wniosek. 21 lutego w obecności dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Wioletty Roguskiej oraz kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miejskiego w Puszczu Urszuli Kalinowskiej przekazałem pani Grażynie Kowalskiej, wykonawcy zadania pod nazwą Modernizacja Kompleksu Sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Puszczu, obiekt, na którym rozpoczęła się przebudowa. W 7. rocznicę śmierci księdza prałata Aleksandra Smogorzewskiego, honorowego obywatela gminy Tusz, wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej Tuszu Krzysztofem Gańcem złożyłem kwiaty na jego grobie jako wyraz pamięci i wdzięczności. 22 lutego, w Dniu Myśli Braterskiej, uczestniczyłem w otwarciu wystawy pod nazwą Kto raz za przyjaźń poznał moc w Społecznym Muzeum Siły Puszczańskiej, gdzie zjawili się komendanci, instruktorzy harcerscy, którzy działali przed laty w kówcu ZHP Połomnik, a potem wyodrębnianie z niego kówca autorami wystawy byli państwo Polonii Mateusza Sinowa. Tego samego dnia spotkałem się z prezesem Puszczańskiego Ośrodku Futbolu KFW z panem Bacerakiem, aby porozmawiać o kwestiach treningów dzieci oraz młodzieży na czas modernizacji obiektu Orlika oraz dalszym rozwoju. 23 lutego wybrałem się do Bukuska, aby oddać hołd podpułkownikowi Janowi Kazimierzowi Testowskiemu od 2010 roku, honorowemu obywatelowi gminy Tłuszcz, ostatniemu żyjącemu oficerowi obwodu Armii Krajowej Rejskiej, tak, w górach, pamiętając jego zasługę dla naszej gminy, wspólnie z Radnym Powiatu Wołyńskim z Władimirem Klockiem, złożyłem kwiaty 2 dni przed jego 13. rocznicą śmierci. 26 lutego uczestniczyłem w warsztatach dotyczących pierwszej wojny publicznej dla uczniów zespołu szkół Mokrej Wsi, które przeprowadzili strażacy z OSP w Szerstwem. 27 lutego wspólnie z radnym Bogdanem Mieścińskim i Jadanem Kisielem wręczyłem nagrodę dla uczniów zespołu szkół Jasienicy, gdzie po raz 8 rozegrany został turniej koszykówki o puchar radnego Adama Kisiela. 29 lutego odbyło się otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, podczas którego przekazałem klucze do budynku kierownik jednej przywozi. Na tę chwilę szczególnie czekało 20 osób z niepełnosprawnością z terenu naszej gminy, którzy będą przebywać w budynku 6 osób na pobyt całodobowy i 14 na pobyt dzienny oraz wszystkie osoby zaangażowane w realizację inwestycji. Prezes firmy wykonawczej jako Ingur Tomasz Balcerowski podkreślił, że podczas budowy zastosowano najnowocześniejszy na świecie materiał pod względem izolacyjności, co w połączeniu z jego ekologicznością i zamontowaniem paneli fotowoltaicznych tworzy wyjątkowy obiekt pod względem inżynieryjno-budowlanym.
Przykład z Puszcza Cieła gmina Michałowice, gdzie powstaje bliźniaczy obiekt. W uroczystości uczestniczyła posłanka pani Joanna Wiek. Inwestycja kosztowała ponad 5 milionów złotych, z czego ponad 3 gmina Tłuszcz pozyskała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu Centra Opiekuńcze Mieszkane oraz środków Funduszu Solidarnościowego. 1 marca, jak cały wspólnie z Radnymi Powiatu Chomińskiego, z Sławomirem Klockiem, zastępcą burmistrza Waldemarem Malaszkiem, przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Krańce, wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej Katarzyną Sławomirą, przewodniczącymi Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych w Włodzimierzem Fydrycznym złożyłem kwiaty pod tablicą poświęconą lokalnym niewolnym i wykrętem znajdującym się na rogu ulic Głowackiego i Warszawskiej w miejscu, gdzie jesienią 1944 roku Emika wziął obóz, przetrzymując około 200 członków Polskiego Państwa Podziemnego jako pod pamięci zasłużonej w pamięci żołnierzy wykrętych. Cześć oddali także przedstawiciele grupy rekonstrukcji ludności cywilnej Rajskich Ptak z Puszcza oraz harcerzy z Towarzystwa Skautowego Horn, którzy pełnili partię. 2 marca uczestniczyłem w walnym zebraniu OSP Kozłów. 5 marca wspólnie z gminnym prezesem OSP Witoldem Syćkiem wręczyłem nagrody dla młodzieży z zespołu szkolnego przedszkolnego w Stryglach, którzy wzięli udział w innych eliminacjach ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Podziw Młodzież Zapobiega Pożarom, które ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności. Tego samego dnia wziąłem udział w wykładzie sekcji literackiej Uniwersytetu III wieku. Ze sprawą studenty przyniosły się świat bajek Ignacego Krasickiego, utworów żartów bitych na pierwszy rzut oka, ale mających bardzo głęboki morał, który leży u podstaw zrozumienia świata nie tylko w czasach, kiedy były pisane, ale także i dziś. 6 marca wziąłem udział w ogólnopolskiej akcji Poruszamy Polskę, podczas której ekspert do spraw zdrowego stylu życia, twórca autorskiego programu żywieniowo-treningowego Leszek Klimas oraz promotor działań Filip Heiser skupiają się na edukacji dzieci oraz nastolatków w zakresie zdrowego żywienia i uprawiania sportu. Przeprowadzili oni spotkanie z młodzieżą ze szkoły podstawowej i opieki w Kosztu. 7 marca spotkałem się z przedszkolakami i zerówkowiczami ze zespołu szkół w Kosmach. 9 marca uczestniczyłem w koncercie Dariusza Hartka, który wystąpił do puszczańskiej publiczności z okazji Dnia Kobiet. Podczas koncertu mieliśmy przyjemność obejrzeć wystawę pod nazwą Magia jest kobietą, przygotowaną przez Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnej AMOPO we współpracy ze Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Uniwersytetem III wieku. Uczestniczki sesji to pani świadome swojej kobiecości, odważne, otwarte na nowe wyzwania. Są dla nas wszystkich wzorem, jak żyć, zmieniając społeczne postrzeganie osób 60+. 10 marca uczestniczyłem w walnym zebraniu sprawozdawczym Polskę Chrzestną. 14 marca zastępca burmistrza Waldemar Banaszek wręczył nagrodę w finale gminnego konkursu matematyczno-angielskim z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby Pi. Dnia podpisał akt notarialny inicjujący powstanie nowej spółki SIM Mazowsze realizującej budownictwo społeczne. W niedalekiej przyszłości wybudujemy na terenie dawnego targowiska miejskiego osiedle około 70 mieszkań przeznaczonych na wynajem dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale posiadają zdolność czynszową. To mieszkania dla rodzin o średnich dochodach, których nie stać na zakup lub wynajem mieszkania na rynku komercyjnym. Dzięki temu zwiększy się dostępność nowych i tanich mieszkań na wynajem, co pozwoli wielu rodzinom stworzyć własne emisje i likwidować lukę czynszową, która jest coraz większym problemem w Polsce. 15 marca wraz z dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Puszczu, Sławomirem Glockim, miałem zaszczyt wręczyć medale i puchary w powiatowych igrzyskach dzieci w mini piłce siatkowej dziewcząt, które odbyły się w tej szkole. Cykl zawodów sportowych został objęty patronatem burmistrza Puszczu. 16 marca uczestniczyłem w walnym zebraniu OSP Jasienica. 17 marca uczestniczyłem w spotkaniu organizacyjno-zapoznawczym przed uruchomieniem Gminnej Szkółki Wędkarskiej dla Dzieci i Młodzieży. 18 marca wraz z dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu Sławomirem Klockim miałem zaszczyt wręczyć medale i puchary w powiatowych igrzyskach młodzieży szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt, które odbywały się w szkole. Cykl zawodów sportowych został objęty patronatem burmistrza Puszcza. Spotkałem się także z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedlowych z okazji obchodzonego 11 marca, Dnia Sołtysów. 19 marca uczestniczyłem w otwarciu 20
powiatowego konkursu recytatorskiego poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu, który pobieram naturalnie. Ponadto w okresie międzysesyjnym odbyłem szereg spotkań i rozmów telefonicznych z mieszkańcami, przedsiębiorcami, radnymi, przedstawicielami instytucji oraz pracownikami w sprawach bieżących. Oprócz tego zwizytowałem inwestycje gminne. Odpowiedzi na wniosek złożony podczas sesji Rady Miejskiej przez przewodniczącego Rady Osiedla Centrum pana Andrzeja Kruka przedstawiam informacje dotyczące nowej oczyszczalni ścieków. Ciągle trwa procedura wydawania decyzji środowiskowej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie oceny efektywności kosztowej przedsięwzięcia, ale najkorzystniejsza oferta przekroczyła budżet przeznaczony na ten cel. Na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 znajduje się punkt dotyczący zwiększenia planu wydatków o kwotę 110 tysięcy złotych na zadanie budowy oczyszczalni ścieków Jasienic. Po jej uchwaleniu niezwłocznie zostanie ponownie ogłoszony przetarg. To wszystko. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 4. To jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Protokół został przyjęty. I przystępujemy do rozpatrzenia projektów uchwał. A więc pierwszy projekt to jest w sprawie nadania tytułu obywatel gminy Tłuszcz. Nie wiem, czy czytać Państwu całe uzasadnienie. Chyba znamy pana Tadeusza wszyscy. Wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej, radny Rady Miejskiej w Tłuszczu, Tłuszczosz Muzeum. No, chyba jeden z największych społeczników na terenie naszej gminy. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Nie. Nie widzę. A więc kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela gminy Tłuszcz? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Witam bardzo serdecznie. Chciałbym w imieniu pana Tadeusza podziękować. Jego dzisiaj nie ma na naszej sesji z tego względu, że wczoraj dopiero wrócił ze szpitala po operacji. Natomiast prawdopodobnie będzie już w stanie w sobotę się spotkać na wręczeniu medali im. Szymborskiego. I następny projekt uchwały to jest w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tłuszcz na rok 2024. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Proszę pan radny Tomasz Kaczyński. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, chciałem złożyć wniosek w imieniu własnym i grupy radnych. Akurat bym go przeczytał. W związku z informacją, że pan przewodniczący Komisji Budżetowej, pan Bogdan Jusiński, dofinansował w grudniu zeszłego roku koło gospodyń wiejskich Jamajka w Jasienicy kwotą 5 tysięcy złotych. Proszę o przesunięcie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 35 tysięcy na dofinansowanie każdego koła gospodyń wiejskich działającego na terenie gminy Tłuszcz kwotą 5 tysięcy złotych. Dotyczy kół. Koło gospodyń wiejskich w Białka, koło gospodyń wiejskich w Jaźwiu, koło gospodyń wiejskich i gospodarzy w Ostoliskach, koło gospodyń wiejskich w Szymanówku, koło gospodyń wiejskich w Szęstem, koło gospodyń wiejskich w Kozłowianki i koło gospodyń wiejskich Grabowianiu w Grabowie. Koło gospodyń wiejskich pełnią ważną funkcję społeczną, nie tylko integracyjną, ale również promowania lokalnej kultury, dziedzictwa i wszystkie zasługują na jednakowo wsparcie finansowe. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, chciałbym tutaj odnieść się do kwestii takiej odnośnie wodociągowania. Chciałbym Państwa poinformować, nie będę mówił szczególnie, które tutaj będą ulice, bo tak jest ręcznie przed wyborami, ale po każde inwestycje będą wodociągowane na terenie gminy Tłuszcz, czyli można powiedzieć przysiłki wiejskie i wiejskie. Także są pieniądze na ten cel, przetarg jest, można powiedzieć, burmistrz może by wskazał, chyba to jest poniedziałek bodajże dokładnie, ale to nie jest istotne. Myślę, że nasza rola nie polega na tym, czy to w tym tygodniu, czy w następnym, ale to już są środki zapewnione. Myślę, że tutaj mieszkańcy niecierpliwością czekają, a my to postaramy się wykonać. Dobrze, dziękuję. Proszę, może nie, pan burmistrz odniesie się do wniosku złożonego przez pana radnego. Dobrze, ale dotyczy wniosku złożonego przez pana radnego. Szanowni Panie Radny, powiem w ten sposób. Ten wniosek
będzie mógł zostać rozpatrzony na następnej sesji z tego względu, że na chwili obecnej pani skarbnik nie przebywa w szpitalu i nie jesteśmy w stanie zmienić dzisiejszej przygotowanej jeszcze przed nią, przed pobytem uchwały budżetowej. Mam nadzieję, że to pana w jakiś sposób usatysfakcjonuje. Rozumiem, za panem burmistrzem, wydaniem skarbnik nie ma nikogo, żeby to było? Bo jakoś wykażą uchwałę teraz w sali, to za panie skarbnik nie ma i będziemy sobie przekładać. Jak rozumiem, nie wiadomo następna sesja, w jakim będzie składzie. Tak? Uprzedzając pana odpowiedzi z złośliwości, chciałem pana poinformować, że pan kadencja radnego, bez względu na to, czy pan wybory wygra, czy nie wygra, kończy się 30 kwietnia. Więc będzie miał pan możliwość jeszcze głosowania, bo zmiany w budżecie na pewno będą potrzebne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, rezerwą budżetową dysponuje tylko i wyłącznie burmistrz. I tutaj przychyliłem się do tego. I pan jako radny może pan wniosek składać, natomiast rezerwą budżetową dysponuje tylko i wyłącznie burmistrz i można ją przesuwać tylko i wyłącznie za jego zgodą. Więc zgodę taką wyraziłem i na następnej sesji to będzie zrobione. Mam nadzieję, że usatysfakcjonuje to pana. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa? Nie. Proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam jakby wniosek może podobny, bo dotyczący również rezerwy budżetowej i chciałbym zapytać, czy byłaby taka możliwość, jakby odpowiedź pewnie już znam, że będziemy musieli poczekać do następnej sesji, ale chciałbym zapytać, czy byłaby taka możliwość, żeby przesunąć również środki z rezerwy budżetowej w wysokości 5000 zł na Tłuszczański Klub Sportowy Mówy. Dziękuję. Odpowiadając, uprzedzam, Tłuszczański Klub Sportowy Tłuszcz jest, Tłuszcz jest stowarzyszeniem i tutaj specjalne są zasady, jeżeli chodzi o wspieranie stowarzyszeń, to musi być zgodnie z tymi zasadami. Natomiast środki mogą być przekazywane do Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, które współpracuje z klubem i finansuje na przykład trenerów, którzy uczą właśnie dzieci szkolne. Dziękuję bardzo. Ja tylko słowem wyjaśnienia w takim razie to precyzuję, to w takim razie składam wniosek z prośbą o przeniesienie tych środków na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan radny. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, zagrano. Ja bym chciał rozszerzyć wniosek złożony przez radnego Tomasza Siegaczyńskiego o kwotę 5000 również dla koła gospodyń miejskich wniosek. Dobrze, ja to podpiszę. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie widzę pytań, a więc przechodzimy na głosowanie. Kto z państwa radnych jest za uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tłuszcz na rok 2024? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta większością głosów. I przechodzimy do punktu C. To jest projekt w sprawie uchwały nr 24498/2023 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na lata 2024-2036. Czy są pytania? Nie widzę, a więc kto z państwa radnych jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta większością głosów. 13 za, 2 przeciw. I podpunkt D w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcz, obszar 1, od 1 do 29, etap drugi. Jest to drugi etap tego planu zagospodarowania przestrzennego. I czy są pytania? Państwo radni mieli projekt, możliwość przejrzeć. Nie widzę pytań, a więc kto z państwa radnych jest za tym projektem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję.
Następny projekt to w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Tłuszcz. To jest, zmiana polega na zastąpieniu dotychczasowych studiów, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nowym rodzajem aktu planowania przestrzennego, to jest planem ogólnym gminy. Czy są pytania? Nie widzę, więc kto z Państwa radnych jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Jeszcze chwilkę, przepraszam. Tak, jeszcze sekundkę, tak? Momencik. Proszę bardzo. Jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, uchwała została przyjęta większością głosów. I następny projekt w sprawie zaproszenia jednej nieokreślonej imiennie rodziny do osiedlenia się w gminie Tłuszcz w ramach repatriacji. I tu chodzi, że celem uchwały jest umożliwienie osiedlenia się na terenie gminy Tłuszcz rodzinie polskiego pochodzenia. W przypadku zaproszenia do osiedlenia się na terenie gminy Tłuszcz rodziny repatriantów gminie udzielana jest dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z wojewodą mazowieckim. Czy są pytania? A więc kto z Państwa radnych jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, uchwała została przyjęta. Następny projekt. W sprawie zmiany uchwały nr 21-255-09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 09 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. W uzasadnieniu zmiana regulaminu wynagrodzenia nauczyciela wynika ze zwiększenia dodatku funkcyjnego dla nauczycieli za wychowawstwo w oddziałach przedszkolnych do wysokości, jaka obowiązuje dla nauczycieli za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy w szkole, która została ustalona ustawową w artykule 34 acytowanej ustawy. Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Czy są pytania? A więc kto z Państwa radnych jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I następny projekt jest w sprawie zmiany uchwały nr 24507/2023 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej i kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej. I tu proszę Państwa wpłynął do mnie wniosek, może odczytam go. My niżej podpisani radni Rady Miejskiej w Tłuszczu zwracamy się z wnioskiem o zwiększenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej i kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, o którym mowa w paragrafie pierwszym uchwały, do kwoty 25 zł za jedną godzinę. I podpisali Adam Kisiel, Bogdan Usiński, Krzysztof Gajski, Katarzyna Sadurska, Urszula Pankowska, Włodzimierz Fedryszek, Marek Piekut, Włodzimierz Romański. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę, a więc kto z Państwa, przepraszam, głosujemy wniosek. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Wniosek, który został złożony o zwiększeniu. Poprawka do tej uchwały. Tak, poprawka, bo ale projekt uchwały był 22 zł, zostało zmienione na 25 zł. Czyli najpierw wniosek? Załatwię wniosek, tak. Kto z Państwa radnych jest za tym wnioskiem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została, znaczy wniosek został przyjęty jednogłośnie, a więc czytam ponownie projekt uchwały. Znaczy nie, projekt uchwały nie czytam, tylko w uzasadnieniu jest, że kwota została zwiększona do 25 zł. Dobrze.
Przeczytam może. W paragrafie pierwszej uchwały nr 24507/2023 Radomiejskiej z Puszczu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej, kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej, wyrażenie 20 zł zastępuje się wyrażeniem 25 zł. Kto z Państwa radnych jest za tą uchwałą? I teraz z autopoprawką według zgłoszonego wniosku. Teraz jest głosowanie na projekt. Czy po prostu głosujemy nad uchwałą? Nad uchwałą teraz, tak. Bo wniosek był przegłosowany jednogłośnie. I teraz głosujemy nad uchwałą. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następny projekt to jest w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntu położonej w obrębie 0001 Tłuszcz z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi publicznej gminnej. Chodzi o poszerzenie drogi publicznej gminnej ulicy Kwiatowej w drodze aktu notarialnego. Nie wiem, to jest litera I czy J, panie przewodniczący, bo w I mamy Jasienica. Dopiero na samym. A, przepraszam, za szybko wyjąłem. Ja bym projekt uchwalił. Nie jest dobrze, dobrze, wyjąłem się. Czyli czytam od nowa. Także projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek gruntu położonych w obrębie 0008 Jasienica gmina Tłuszcz z przeznaczeniem pod drogi gminne. I to jest, chodzi o powiększenie terenu oczyszczalni ścieków w Tłuszczu. Są pytania? Czyli to będzie. No tak i. Podobny karty. Taka mała wpadka na pani skadencji. Dobrze, a teraz to jest, tak? To myślę, że ostatni raz się nam czyli w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, to jest działek gruntu położonej w obrębie 0008 Jasienica, gmina Tłuszcz z przeznaczeniem pod drogi gminne. I tu w uzasadnieniu jest potrzebne do wykupu działek gruntu z przeznaczeniem pod drogi gminne w obrębie 0008 Jasienica. I teraz są pytania? Nie widzę. A więc kto z Państwa radnych jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Widzę. Dobrze. I teraz będzie Tłuszcz, tak? Następny projekt w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntu położonej w obrębie 0001 Tłuszcz z przeznaczeniem w celu realizacji celów publicznych. I to chodzi o powiększenie terenu oczyszczalni ścieków. Tak? Nie pomyliłem się? Za oczyszczalnią ścieków. Tak. Są pytania? Nie widzę. Więc kto z Państwa radnych za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następny projekt w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntu położonej w obrębie 0001 Tłuszcz z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi publicznej gminnej. I to jest przeznaczona pod poszerzenie drogi publicznej gminy, to jest ulica Kwiatowa. Nie widzę pytań, a więc to z Państwa jest pytanie bardzo. Ja mam jedno pytanie. Bardzo proszę. Jaka jest stawka w ogóle wykupu, bo my tak sobie głosujemy, a tak naprawdę nie wiadomo, bo ile to jest w ogóle kupowane. To jest sytuacja taka bywa. To jest zawsze w roku. Nie, te stawki jeszcze za te ulice, nie, za te wykupy nie są ustalone, dopiero
Jak wyrazicie Państwo zgodę, dopiero będą negocjowane cele. Najpierw decyzja. Że możemy wykupić. Dobrze, dziękuję. A więc to... Nie posłuchajcie się tego. Kto z Państwa radnych jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeszcze Pani Ula, Pan Kaczka i Pan Radzio Paweł. Zobaczcie, proszę. Coś podejrzewam. A gdzie są Nie, nie, jeszcze czekam na Pana Pawła. Dobrze, następny projekt to jest w sprawie... I następny projekt to jest w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. I tutaj, proszę Państwa, gmina Tłuszcz złożyła wniosek o dofinansowanie w kwocie 1 000 000 zł na zadanie pod nazwą renowacja kościoła parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa męczennika w Ostrowiskach na kwotę ogólną 1 027 000 zł. Gmina złożyła wniosek na 98% kosztów zadania, na które otrzyma wstępną promesę dofinansowania inwestycji z rządowego programu odbudowy zabytków w kwocie 1 000 000 zł. Na podstawie punktu 4 wstępnej promesy wnioskodawca, czyli gmina Tłuszcz, zapewnia udział własny w wysokości minimum 2%, to jest w kwocie 21 tysięcy. Czy są pytania? Nie widzę. A więc kto z Państwa radnych jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jeszcze jedną pytanie. Projekt w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tłuszcz na lata 2023-2028. Są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, więc kto z Państwa radnych jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tłuszcz w 2024 roku. Przeczytam z uzasadnienia, że projekt programu był przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działającym na obszarze gminy. Są pytania? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta większością głosów. Następny projekt w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Słowiczej w Tłuszczu, obręb Tłuszcz. W związku z podziałem nieruchomości i wydzieleniem z ich części drogi zasadne jest, aby przedłużyć nazwę ulicy. Podjęcie niniejszej uchwały zapewni prawidłową i czytelną numerację porządkową. Kto z Państwa radnych jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I podobna uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Okrężnej Tłuszczu, obręb Tłuszcz. To jest podobna sytuacja jak w przypadku
ostatniego projektu, ostatniej uchwały. Kto z Państwa radnych jest za tym? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, uchwała została przyjęta. I teraz mamy, przepraszam, projekt w sprawie nadania nazwy skwerowi imienia Andrzeja Poczobuta w Tłuszczu. Proszę pan radny Mirosław Sobczak. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, rado składam wniosek formalny w sprawie zmiany nazwy nadania nazwy skwerowi imieniem Andrzeja Poczobuta w Tłuszczu. Nie umniejszam zasług Andrzejowi Poczobutowi jako białoruskiemu opozycjonisty, którego imieniem zaproponował burmistrz Paweł Bednarczyk nazwać skwer w Tłuszczu zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały. Ale tu jest Polska, ojczyzna nasza, mając na uwadze, że w gminie nie uhonorowaliśmy imienia nigdy żadnego żołnierza wyklętego, składam wniosek formalny o zmianę nazwy skweru z Andrzeja Poczobuta na skwer imieniem Danuty Sieci Głównej Inki. Po ulicy Armii Krajowej żołnierzy wyklętych i szarych szeregów wpisują się doskonale do tej zmiany. Niech ta nazwa na początek uhonorowania nazwami ulic nie tylko żołnierzy, ale i innych Polaków zasłużonych ojczyźnie. Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, ja przychylam się do wniosku tej pana radnego. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że chodzi o osobę żyjącą. To jest pierwsza rzecz. Chodzi o osobę żyjącą, a jeśli się słyszy w mediach to, co się dzieje teraz z polską historią, co ma być, co ma nie być, więc uważam, że to jest jak najbardziej zasadne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. Kwestii wyjaśnienia. Andrzej Poczobut to jest Polak, który mieszka na Białorusi. Jego rodzina, jak wielu innych Polaków, niestety pozostała tam po tym, jak 17 września 1939 roku wojska radzieckie weszły na teren Rzeczypospolitej Polskiej i niestety te tereny tam już zostały. To jest pierwsze sprostowanie. Drugie sprostowanie, celem uchwały było właśnie to, żeby zwrócić Państwa uwagę na to, że są tacy Polacy za granicą, którzy tylko za to, że są Polakami, są prześladowani, są więzieni, odsiadują wyroki długoletnie w łagrach. I Andrzej Poczobut to był między innymi prezes zdelegalizowanego na Białorusi Związku Polaków. Więc mówienie o tym, że tu jest Polska, to jest tak jakby pan mu napluł w twarz temu człowiekowi, który za tą Polskę cierpi naprawdę. Ja jestem burmistrzem lat 13, pan radny jest o wiele dłużej. Nie słyszałem nigdy z pańskich ust i nie było takiego wniosku, ażeby uhonorować tych żołnierzy wyklętych. Oprócz tych wpisów, którymi się pan popisał w internecie, to takich wpisów nie było. I ja mam do pana taką prośbę. Mam nadzieję, że pan się przychyli, ten wniosek wycofa. Jest takie miejsce, które jest naprawdę jednym z bardziej godnych w Tłuszczu. I nazwijmy to rondo, które jest na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej i Kościuszki, rondem Inki. A tą uchwałę pozostawmy po prostu w spokoju, tak żeby nasi mieszkańcy też dowiedzieli się, kim tak naprawdę jest Andrzej Poczobut i że za tą polskość odsiaduje długoletni wyrok więzienia o zaostrzonym rygorze. Taka moja propozycja, czy Państwo się przychylą do tego, czy nie, to już Państwo rozsądzicie, ale ja uważam, że do takich spraw powinniśmy podchodzić ze spokojem, nie na wrzutki. Mój projekt był przygotowany o wiele wcześniej. Pan absolutnie nie zgłaszał żadnych uwag do tej uchwały, żadnego wniosku z Pana strony nie było i uważam, że to za potrzebne roztrząsanie, no i takie celowe robienie zamieszania. Jest naprawdę godne miejsce, rondo, skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Kościuszki, i to rondo możecie Państwo nazwać ulicą, rondem Danuty Śledzikównej Inki i wydaje mi się, że to będzie naprawdę bardzo godne uhonorowanie tej osoby. Proszę pan radny, panie Fryszek. Ja chciałbym się przychylić jako tych radnych z centrum, przedstawicieli mieszkańców centrum do
wniosku pana burmistrza, żeby rondo nazwać nazwą Dolnej Siedziby Kultury. Dobrze, dziękuję. Proszę pan radny. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, czy w punkcie dzisiejszych obrad jest nazwa nie ronda? Nie ma. To ja proponuję przejść do porządku obrad. Dziękuję bardzo. Dobrze, a więc przystępujemy do głosowania. Chwileczkę, no to z... na tym to wnioskiem, tak? Na wnioskiem tylko. Na wnioski nie, no oczywiście, tylko z, no, jednak Rada Gminy podejmuje uchwały w formie pisemnej, a nie ustnej, więc trzeba sprecyzować, co tak naprawdę będzie podjęte. I nie chodzi o pański wniosek, pani radny, w formie pisemnej, tylko chodzi o to, co dokładnie zmieniamy w uchwale, bo później ktoś musi tę uchwałę na nowo zredagować i mniej napisać to, co ma być podjęte w razie przyjęcia tego wniosku. W związku z tym może ja spróbuję podsumować, bo ta zmiana będzie dotyczyła, po pierwsze, tytułu uchwały będzie imienia z siedzib głównych INKI. W paragrafie pierwszym również taka sama zmiana, również zmiana w załączniku graficznym do uchwały, gdzie jest oznaczony sfer imienia Andrzeja Bożowita, też tam trzeba dokonać stosownej zmiany, więc ta zmiana dotyczy tytułu uchwały, paragrafu pierwszego uchwały oraz załącznika do uchwały. Oczywiście uzasadnienie do uchwały jest całkowicie nieaktualne. Panie burmistrzu, no to nie mamy projektu uchwały, więc pan uważa, na razie jesteśmy w punkcie. No właśnie. Tak. Więc podsumowując, poprawka dotyczy tytułu uchwały paragrafu pierwszego załącznika graficznego. Nie trzeba przegłosować. Proszę poprawkę uchwały. Poprawkę. Panie burmistrzu, Wysoka Rado. Szanowni Państwo, ja proponuję 10 minut przerwy. Przepraszam, proponuję 10 minut przerwy. A może przejdziemy do przerwy. Wznawiam obrady 25. sesji Rady Miejskiej po przerwie. Proszę Państwa, w międzyczasie tutaj chyba Rady się wstrzeliły dobrze z tą przerwą. Tak. Bo witamy tutaj w naszej sali konferencyjnej pana wicestarostę powiatu wołomińskiego i radnego naszej gminy w powiecie wołomińskim, pana Piotra Brosińskiego. I wznawiamy obrady po przerwie. A więc proszę Państwa, był odczytany projekt uchwały, był zgłoszony wniosek pana radnego Mirosława Sobczaka. I głosujemy nad wnioskiem pana Mirosława Sobczaka. A więc kto z Państwa radnych jest za wnioskiem Mirosława Sobczaka? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za wnioskiem jest 8 osób. 7, przepraszam, przeciw jest 8, a więc wniosek został odrzucony. I czytam ponownie projekt uchwały. A więc kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie nadania nazwy skwerowi imienia Andrzeja Poczobuta w Tłuszczu? Za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. 8 głosów za. 4 przeciw, 3 wstrzymujące się. Do propozycji pana burmistrza myślę, że będziemy mogli jeszcze wrócić w tej kadencji. Jeśli chodzi o nazwę. A więc przystępujemy teraz do następnego projektu uchwały. To jest w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Postoliska. Wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy wraz z propozycją nazwy złożył właściciel mniejszej działek ewidencyjnych. Czy są pytania? A więc kto z Państwa radnych jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Następny projekt. W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kozły.
Też podobnie wniosek w sprawie nadania z ulicy wraz z propozycją włożyli właścicieli mniejszych działek intensywnych. Proszę pan radny. Panie przewodniczący, poproszę o podawanie nazw, które będziemy przyjmowali. Jak nazw? Nazw u nas. To uchwały są. Ale proszę, żeby publicznie można to. A, no pan ma problem z odczytaniem. No dobrze, jeśli ma pan problem, ja pana wyręczę. To będzie nazwa ulicy Majowa. Dziękuję. Odpowiada? Tak. Dobrze. Ale proszę, panie przewodniczący, również. Dobrze, a więc a więc kto z państwa radnych jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt został przyjęty. Pozwy. Chyba ostatnia ulica, tak? Jest już. Następny tekst. W sprawie nadania nazwy ulicy Puszczu Obręb Puszcz. To jest ulica motocyklowa. I też wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy wraz z propozycją nazwy złożyli mieszkańcy posiadający nieruchomości bezpośrednio przy przedmiotowej drodze. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Bardzo proszę, pan radny Paweł Radzioł. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja proszę o zdjęcie z porządku obrad tego projektu uchwały. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, więc głosujemy nad wnioskiem złożonym przez radnego Pawła Radzio. Tylko przepraszam. Kto z państwa radnych głosuje? Przepraszam, ja muszę to wpisać, dobrze. Potrzebuję chwilkę. Dobrze. Nie uzasadnia pan po prostu, chce pan, żeby było zdjęte. Jeżeli wymaga uzasadnienia. Nie wymaga, absolutnie. Nie się będzie podał za siebie. Tak, oczywiście. Nie się będzie za co tam? No, czekamy, żeby było wniosek. Wniosek złożony przez pana radnego. Ja mam proszę jedno pytanie co do tego, bo tam chyba jakiś błąd się wydarzył. Mamy wniosek, tam nie było jakoś wiele nazwisk pod tym wnioskiem, co się wpisały, o nazwę ulicy, a tu jest, że mieszkańcy. Pierwszy wniosek, jeśli mogę. Już wniosek położył, tak? Chciałbym o wytłumaczenie, bo na komisji był ten dokument. Był nazwisko, na drugiej stronie. Pierwszy był kilkoma podpisami, natomiast ponowienie wniosku o nadanie tej ulicy zostało złożone przez jednego takiego mieszkańca w imieniu innych mieszkańców. Pierwszy wniosek był poparty kilkoma podpisami. Jeśli mogę, to jest teraz głosowanie nad wnioskiem w sprawie zdjęcia projektu uchwały z porządku obrad punkt 5 podpunkt U w sprawie nadania nazwy ulicy w Tłuszczu Obręb Puszcz. Tak, tak, teraz głosujemy nad wnioskiem złożonym przez radnego Pawła Radzio. Kto z państwa jest za wnioskiem złożonym przez radnego Pawła Radzio? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Romański. Głosowanie. Tak, za wnioskiem 6, przeciw 8, 1 wstrzymujący się. Wniosek został odrzucony. Przepraszam, mam zgodę na nagrywanie? Mogę. Nie, ale proszę nie nagrywać. Proszę nie nagrywać. Nagrywa się. Nie można. Tak. Dobrze, teraz przystępujemy nad
do przyjęcia projektu uchwały, czyli w sprawie nadania nazwy ulicy w Tłuszczu, obręb Tłuszcz, ulica motocyklowa. Kto z Państwa radnych jest za tym projektem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jako powiem, że jest ulica tam na tym osiedlu Lotnicza. Tak. Może być motocyklowa. Większość mieszkańców, a może wszyscy nawet się wyrazić zgodę. Przystępujemy do punktu szóstego. No jeszcze nie, przepraszam, jeszcze trwa głosowanie. A, jeszcze pan. Jeszcze właśnie ten. Osiem za, przeciw 4, wstrzymujące się 3, a więc uchwała została przyjęta. Większością głosów. Jeszcze teraz punkt 2, wprowadzony projekt uchwały przez pana sekretarza na początku. A, jeszcze no, projekt uchwały, tak faktycznie. Sekretarzu, przepraszam. To jest projekt w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Tłuszcz a gminą Zabrodzie w sprawie realizacji zadania z zakresu planowania i finansowania oświetlenia odcinka drogi powiatowej znajdującej się na terenie gminy Zabrodzie. Też pan sekretarz przedstawił nam tę sprawę przy zgłaszaniu wniosku. Czy są pytania? Nie widzę, a więc kto z Państwa radnych jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, uchwała została przyjęta większością głosów. I teraz przechodzimy do punktu szóstego. To jest sprawozdanie z prac Komisji Stałej Rady Miejskiej w Tłuszczu za rok 2023. I może tak jak tutaj, może zaczniemy. Od rolnictwa? Tak, Komisja Rolnictwa Handlu. Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług za rok 2023. Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miejskiej pracowała w składzie: Urszula Pankowska, przewodnicząca, Adam Kisiel, zastępca, Włodzimierz Romański, Paweł Radzio, Robert Pacuszka i Edward Trojecki. Komisja pracowała zgodnie z zakresem działań i zatwierdzonym planem pracy na 2023 rok. W tym roku spotkało się na 11 posiedzeniach, w tym również odbyły się posiedzenia wyjazdowe. Podczas posiedzeń, oprócz bieżących spraw, omawiano projekty uchwał przygotowywane na sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu, sprawozdania, pisma korespondencyjne i wnioski wpływające do komisji oraz projekt budżetu na 2024 rok. W spotkaniach komisji uczestniczyli m.in. dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tłuszczu, inspektor do spraw ochrony środowiska, prezes terenowego koła pszczelarzy w Tłuszczu. Komisja prowadziła stałą współpracę z burmistrzem Tłuszcza, z pracownikami Urzędu Miejskiego oraz innymi organizacjami. Komisja sporządziła kilka wniosków w sprawach różnych, które są załącznikami do protokołów z posiedzeń komisji. Komisja zapoznawała się i opiniowała korespondencją wpływającą oraz zajmowała się bieżącymi sprawami związanymi z rolnictwem, usługami, handlem, a także sprawami związanymi z organizacją dożynek gminnych, które odbyły się we wrześniu 2023 roku. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę teraz Komisję Budżetu i Inwestycji. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Inwestycji za 2023 rok. W roku 2023 roku Komisja Budżetu i Inwestycji pracowała w składzie: Bogdan Juszyński, przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji, Tadeusz Groszek, zastępca przewodniczącego komisji, do stycznia 2023 roku pracował. Trzecie, Włodzimierz Wydryszek, członek komisji, Katarzyna Sadurska, członek komisji, Urszula Pankowska, członek komisji, Mirosław Sobczak, członek komisji, Włodek Romański, członek komisji. Komisja Budżetu i Inwestycji na swoich posiedzeniach realizowała plan przyjęty przez Radę Miejską w Tłuszczu. Głównym tematem rozmów na posiedzeniach były sprawy związane z finansami, to jest realizacja dochodów, wydatków w gminie. Omawiano planowane i prowadzone inwestycje. Komisja analizowała i rozpatrywała skierowane do niej dokumenty, opinie, sprawozdania,
wnioski i pisma według korespondencji, która płynęła. Na komisji omawiane były przygotowane projekty uchwał na sesję. Komisja przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu za miniony rok. Współpracowała z burmistrzem Puszcza Pawłem Bednarczykiem nad przygotowaniem projektu budżetu gminy na rok 2024. W roku 2023 komisja odbyła 13 posiedzeń, w tym posiedzenie o charakterze wyjazdowym. Wizytowała na stadionie miejskim w Puszczu, wizytowała nowo powstałe centrum opiekuńczo-mieszkalne. Plan pracy komisji na rok 2023 został w pełni zrealizowany, a członkowie Komisji Budżetu i Inwestycji aktywnie i sumiennie uczestniczyli w ich pracach. Na każdym posiedzeniu stwierdzone było kworum. W posiedzeniach komisji udział brali skarbnik, sekretarz gminy, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Gajcy, a także członkowie innych komisji stałych. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi Tuszczu, zastępca głównego księgowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, wiceburmistrz Tuszcza, w którym dziękuję za przebicie i aktywny udział oraz mieszkańcy. I chciałbym tutaj stanę i powiem, że Radzie dziękuję serdecznie, że przez te, można powiedzieć, 5 lat, żeśmy razem wspólnie pracowali. Uwag, jeśli chodzi z mojej strony jako komisja budżetowa, to żadnych nie stwierdziliśmy. Drobne takie różne rzeczy, to się zdarzają, nie ma tutaj żadnych. Także tutaj serdecznie jeszcze raz dziękuję już tutaj burmistrzowi, to dziękowałem i tak dalej, ale nie zapominam o tej Radzie, bo dlatego, że te prace nie przebiegałyby w ten sposób. Uważam, że jesteśmy z tego jako Komisja Budżetowa zadowoleni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I proszę teraz Komisję Rewizyjną. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Puszczu za rok 2023. Komisja Rewizyjna została powołana w sesji Rady Miejskiej na podstawie uchwały numer 1/5. I tutaj doszło do zmiany w związku z odejściem radnego Tadeusza Groszka i została podjęta uchwała Rady Miejskiej 7 lutego 2023 roku, na której to na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został powołany Włodzimierz Romański. I od tego momentu Komisja Rewizyjna pracowała w 2023 roku w następującym składzie. Włodzimierz Romański, przewodniczący komisji, Marek Piechnik, zastępca oraz członkowie. Kołdan Siński, Mirosław Sobczak i Tomasz Kaczyński. W 2023 roku komisja pracowała zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską planem pracy. Odbyła 12 posiedzeń, w tym również posiedzenia o charakterze wyjazdowym. Podczas posiedzeń Komisja Rewizyjna zajmowała się omawianiem spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem gminy Tłuszcz, analizą materiałów na sesji Rady Miejskiej, analizą wniosków oraz pism korespondencyjnych wpływających do komisji, przeanalizowanie sprawozdania z działalności finansowej gminy za rok 2022, przygotowaniem opinii w sprawie absolutorium burmistrza. Komisja zgodnie z przyjętym planem przeprowadziła kontrolę pierwszą w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu w zakresie wykorzystania środków finansowych w 2022 roku na promocję gminy oraz bieżącą działalność Wydziału Promocji w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu. I drugą kontrolę w Szkole Podstawowej im. Władysława Podkowińskiego w okresie w zakresie kontroli wykonanych i planowanych remontów oraz inwestycji, kontrola wydatkowanych środków finansowych w roku szkolnym 2022/2023. Ponadto Komisja Rewizyjna zapoznała się z wnioskami złożonymi do budżetu gminy Puszcz na rok 2024. Korzystając z głosu, przedstawię sprawozdanie komisji skarg, wniosków i petycji na rok 2023.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji została powołana uchwałą 1/7/2018, 22 listopada 2018 roku. Komisja pracowała w składzie Włodzimierz Romański, przewodniczący, Irena Pawlicka, Adam Kisiel, Waldemar Ścitek, Urszula Pankowska i Bogdan Jusiński. Podczas posiedzeń omawiane zostały skargi, petycje oraz wnioski, które wpłynęły do Komisji Skarg i Wniosków. Komisja podjęła uchwałę w sprawie wydania opinii co do petycji rodziców i mieszkańców o utrzymanie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Tłuszcz. Na komisji uczestniczył również radca prawny urzędu, pan Janusz Pągowski. Podpisał Włodzimierz. Dziękuję bardzo. I proszę teraz o sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Tłuszczu za rok 2023. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Tłuszczu została powołana uchwała nr 1/10/2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 22 listopada 2018 roku. W skład komisji wchodzą Włodzimierz Paweł Fryderyczek, przewodniczący komisji, Tomasz Siekaczyński, zastępca przewodniczącego, członkowie Katarzyna Zabłuska, Paweł Radzio i Irena Pawlicka. Komisja pracowała zgodnie z zakazem działań określonych uchwałą Rady Miejskiej oraz opracowanym i zatwierdzonym planem pracy na 2023 rok. W tym czasie spotkała się na 18 posiedzeniach. W posiedzeniach brali udział również członkowie pozostałych stałych Komisji Rady Miejskiej w Tłuszczu oraz przewodniczący Rady Miejskiej pan Krzysztof Gajski. Wszystkie posiedzenia były protokołowane. Na posiedzenia byli zapraszani goście m.in. dyrektor Centrum Usług Wspólnych pani Jadwiga Gizińska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu pan Joanna Jędrasik, sekretarz gminy Tomasz Jasiński, kierownik Wydziału Inwestycji w Tłuszczu oraz kierownik wraz z pracownikiem Wydziału Urbanistyki w Tłuszczu, prezes Tłuszczańskiego Klubu Sportowego WUP, dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji pani Violetta Rabuska. Podczas posiedzeń zostały omówione sprawy bieżące, omówione wnioski i pisma korespondencyjne. W 2023 roku odbywały się też posiedzenia stacjonarne, także posiedzenia wyjazdowe. Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia podczas posiedzeń wyjazdowych była w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, Zespole Szkół imieniem Zofii Solarzowej Wniosek, Szkole Podstawowej imienia Królowej Jadwigi w Tłuszczu, Zespole Szkół imienia Władysława Podkowickiego w Mokrej Wsi. Wizytowała również boisko sportowe zorganizowane przy targowisku miejskim w Tłuszczu. Radni brali udział w wystawach, warsztatach i spotkaniach autorskich w Społecznym Muzeum Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej. Radni Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia obradowali na wspólnych posiedzeniach z Komisją Budżetu i Inwestycji oraz innymi sprawnymi komisjami Rady Miejskiej w Tłuszczu. Sprawy podejmowane przez Komisję obejmowały opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady Miejskiej, opiniowanie wniosków do budżetów, opiniowanie i przedstawianie propozycji działań podejmowanych w dziedzinie oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, sportu i profilaktyki prorodzinnej. Omówienie sprawozdań ze stanu realizacji zadań oświatowych, działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Kultury i Rekreacji oraz realizacji Międzynarodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 rok. Opiniowanie spraw bieżących, w tym przychodzących pism i wniosków, zapoznanie się z projektem budżetu na 2023 rok. Podpisał przewodniczący Włodzimierz Fryderyczek. W imieniu własnym chciałbym podziękować wszystkim członkom za dobrą współpracę i merytoryczne podejmowanie różnych działań. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I proszę teraz Komisję Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado. Przedstawiam sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska za rok 2023. Komisja pracowała w składzie Adam Kisiel, przewodniczący komisji, Marek Piekus, zastępca przewodniczącego komisji i członkowie komisji Bogdan Jusiński, Robert Pacuszka, Waldemar Sitek i pan radny Edward Rojecki. Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska odbywały się zgodnie z zatwierdzonym planem przyjętym przez Radę Miejską w Tłuszczu.
posiedzenia komisji uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. sekretarz gminy, kierownik ośrodka pomocy społecznej, pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, kierownik Wydziału Pracy Urzędu Miejskiego w Pruszku. Na posiedzeniach komisji omawiano wnioski wpływające do komisji i sprawy bieżące. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2023. Omawiane były również sprawy związane z realizacją inwestycji drogowych na terenie gminy Tłuszcz. Komisja zapoznała się z pismami wpływającymi do komisji, w razie potrzeby wyrażała swoje opinie i wnioski. Analizowano projekty uchwał przygotowane na sesję Rady Miejskiej. Analizowano wnioski do budżetu na rok 2024. Omawiano projekt budżetu na rok 2024 na posiedzeniu wspólnym z innymi komisjami. Przeanalizowano sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Tłuszczu za rok 2022. Kontynuowano rozmowy odnośnie zakłócania porządku na terenie Parku Długa oraz konieczności wykonania monitoringu miasta. Zapoznano się również ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu za rok 2022, w posiedzeniu, w którym uczestniczyła pani kierownik Joanna Jędrasik. Przedstawiciele komisji wzięli również udział w odbywającej się w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu debacie o bezpieczeństwie we wrześniu 2023 roku. Ja również, korzystając z okazji, chciałem również wszystkim członkom Komisji Bezpieczeństwa bardzo serdecznie podziękować za pracę tej kadencji, tej komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przedstawione sprawozdania i przystępujemy do punktu siódmego. To są wolne wnioski i informacje. Słucham. Nie widzę. A, proszę. Pan radny. Panie Przewodniczący. No proszę, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Temat powracający jak bumerang chodzi o oszczędność oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych. Wiemy, że w związku z kryzysem energetycznym jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do 10% oszczędności energii. I wiemy też, że do końca marca każda jednostka ma przedstawić raport do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ponieważ ten problem bardzo często powraca, więc moje pytanie brzmi, czy jest jakaś inna metoda, którą pan burmistrz zna na przykład, aniżeli wyłączanie oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych? Czy możemy jakoś inaczej to zaoszczędzić? Dziękuję bardzo. My jako gmina próbujemy oszczędzać w ten sposób, że dokonujemy termomodernizacji. Mamy zainstalowane panele fotowoltaiczne na termomodernizowanych budynkach Straży Pożarnej. Mamy na nowo wybudowanym Centrum Usług Wspólnych też całą instalację fotowoltaiczną i targowisko podobnie. Więc tutaj w ten sposób też zaoszczędzamy, natomiast no, trudno jest jakiś znaczący mieć zysk w zużyciu w energii i podobnie postępują wiele gmin na terenie Polski. Jeżeli pan radny ma jakieś inne pomysły, to ja jestem otwarty oczywiście. Mogę odnosić do... Tak? Znaczy ja tylko jestem głosem mieszkańców, dlatego że no bardzo często pojawiają się takie argumenty, że jakbyśmy chcieli globalnie tą oszczędność, to nie jest w sumie oszczędność dla mieszkańców, dlatego że mieszkańcy często zgłaszają coś takiego, że musieli zainwestować oni w dodatkowe oświetlenie, że musieli zainwestować w dodatkowe kamery, dlatego że no zwyczajnie tymi nocami no, ktoś tam krąży i często zdarzają się no, kradzieże. Ja tylko w tej kwestii, tak, w kwestii bezpieczeństwa. Wiem, że jednostki samorządu są zobowiązane do, tak jak utrzymania dróg, tak samo i oświetlenia ulicznego. Dlatego no, myślę, że należałoby może spróbować jeszcze innych metod sięgnąć. Ja tylko tyle, co wyczytałem i w rozmowach z fachowcami, co się dowiedziałem. Wymiana oczywiście oświetlenia na bardziej energooszczędne. Poza tym, co my jeszcze wspólnie, bardzo często, ja wiem, że to jest być może związane akurat z awarią oświetlenia, ale ostatnio byłem świadkiem, kiedy w godzinach dziennych to oświetlenie na ulicy Fabrycznej się świeciło. Może to było związane z awarią, nie wiem, ale to nie było. Ale mieszkańcy. To nie był dla nas tylko energetyczny.
Przewód energetyczny zawiesił się na naszym oświetleniu i nie oświetlał zadania. No właśnie, to ja jestem głosem ludu, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Przepraszam, ale pozwolicie Państwo, pan wicestarosta chciał zabrać głos. Szanowni Państwo, może mnie zabrać tej od początku obrad, jeśli będzie można oczywiście, to ja na koniec bym chciał zabrać głos, bo ja bym mógł zabrać, ale proszę kontynuować. Jak tutaj radni się powiedzą, to żeby tam po prostu nie drogować. Ja już dziękuję, co do oświetlenia się Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam pytanie do Pana Burmistrza, a mianowicie, czy jest możliwość organizacji spotkań wyborczych w naszych szkołach? Czy, że tak powiem, konkurencja ma taką możliwość, czy nie? Chodzi o godziny pozalekcyjne, weekendy. Proszę o odniesienie się do sytuacji. W szkołach nie powinna być uprawiana polityka i nikt nie robi spotkań na terenie naszych placówek. Nikt. Bo Pan w tym swoim pytaniu próbował zasugerować, że ktoś inny robi. Nie. Nikt w naszych szkołach nie podejmuje żadnych działań związanych z wyborami samorządowymi. Dziękuję. Panie Burmistrzu, ja pytam, czy jest taka możliwość, czy jest po prostu zablokowane na takiej zasadzie? Dlatego, że chodzi o godziny pozalekcyjne lub weekendy, wtedy, kiedy nie ma młodzieży, żeby nie było żadnej agitacji. Odpowiedziałem już na to pytanie. Są prywatne sale na terenie naszego miasta. Jeżeli jest taka potrzeba, może sobie kandydat bądź kandydatka taką salę wynająć i stoję na stanowisku, że obiekty szkolne nie służą do uprawiania polityki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Pan Andrzej Gruk. To jeszcze odnoszę tutaj kolegi, bo chciałem się, jak rozumiem to, jak Pan Burmistrz zabroni, tak? Żeby nie spotkań, to niech powie Pan Burmistrz, jaka ustawa o tym mówi. Prawo oświatowe. Akurat chciałbym Pana Burmistrza to usłyszeć, akurat w prawie światowym o tym nie ma. Może w godzinach pozalekcyjnych. Przepraszam, Katarzyna, nie rozmawiam z Tobą. Dziękuję. Gdyby Pan Burmistrz się wypowiedział. Bo w godzinach pozalekcyjnych można sobie wynająć salę, każdy wynajmuje salę i można sobie taką... Czyli Pan Burmistrz niech się określi, że to Pan Burmistrz nie wyraził zgody, czy jest ustawa? Chciałbym usłyszeć. Prawo stanowi na terenie gminy również Rada Gminy i zarządzeniami burmistrz i w tym przypadku odpowiedzialnymi osobami za szkoły są dyrektorzy, podejmują takie działania. Natomiast wie Pan, ja nie jestem tutaj od tego, że Pan mi sprawa przepytywał. Jest taka decyzja podjęta i... Czyli decyzja Pana Burmistrza, dziękuję. Proszę bardzo. Dobrze, dziękuję. Proszę Pan Andrzej Gruk. Szanowni Państwo, ja składałem wniosek ustny, no bo po co pisać na papierze, o ulicy Kościuszki. Pan Przewodniczący porządku czytał tutaj sprawozdanie, nie było nic w podjętych działaniach bezpieczeństwa na ulicy Kościuszki. Chodzi o to, proszę Państwa, o ten sklep tam, gdzie się tyle samochodów zatrzymuje, że naprawdę tam się stworzył sztucznie ruch jednokierunkowy. Żeby przejechać, trzeba, inni muszą czekać, żeby ktoś przyjechał, dopiero przyjeżdża następna strona. Po obydwu stronach jest parkowanie. To trzeba to rozwiązać. Trzeba to rozwiązać. Tak być nie może. Może ja dwa zdania na ten temat powiem, ponieważ ostatnio mówiłem, że zajmiemy się tą sprawą. Otóż Panie Andrzeju, my na komisji dyskutowaliśmy o tym, nie wypracowaliśmy na razie żadnego stanowiska. Chcieliśmy ten temat przedyskutować w szerszym gronie, przede wszystkim z radnym z Tłuszcza. Ten temat będziemy na komisji kontynuować. Natomiast w sprawozdaniu tego nie było, ponieważ sprawozdanie dotyczyło roku 2023. Dziękuję. Natomiast najpierw wniosek do tego, do tematu. Dziękuję. No proszę Pana. Może ja chciałbym tutaj może do kolegi tutaj Władka Świtka i tutaj wniosek bym może po części chciał to poprzeć w sensie takim, że może rozważmy proszę Państwa, to zobaczymy jakie burmistrz by wyliczył straty byśmy ponieśli, to żebyśmy to zrobili do drugiej godziny w nocy. Te dwie godziny przeciągnąć, zobaczyć jakie to straty by były. Jeśli niewielkie, to można by było to w jakiś sposób, Panie Burmistrz, tylko może przeliczmy to. Czy to pochłania naprawdę, a to by się przydało, dlatego że no, nie chcę uzasadniać dlaczego, ale myślę, że tutaj ten kierunek kolega opisuje dosyć tak
jasno i to jest, można przejrzyście powiedzieć, że warto by było, ale już może nie całkowicie, tak do godziny tam 6 rano, ale tak do 2 w nocy, to myślę, że by się to by dało radę. Myślę, że burmistrz tutaj, to tak patrząc na to, bo my tutaj też pewne rzeczy omawiamy w komisji budżetowej, w komisjach i tak dalej, omawiamy te rzeczy, myślę, że można by było się przychylić. To by było, burmistrz, troszkę z korzyścią, gdy mieszkańcy wracają o 12 z pracy, no i też mają ciężko się poruszać. Troszkę mamy teraz tych inwestycji sporo zrobionych na terenie, no i tak troszkę się gubią, troszkę sobie jednak, troszkę się tam jednak gubią, dlatego że no to ciężko jest. Jak młody, to może sobie poradzi. Starszy człowiek wymaga trochę na większej opieki. To by było tyle. To ten wniosek pana. Dziękuję. Panie przewodniczący, mogę ja odwrócę? Bardzo proszę. Powiedział pan przewodniczący, również proszę sobie usiąść w sposób. Nie mam powodu, żeby. Ja zawsze się zwracam tak w ten sposób, żeby. Bardzo się cieszę, panie przewodniczący, że pan mnie tutaj promuje na sesji. Teraz idzie akurat wiosna, dzień dłuższy, więc mamy troszeczkę czasu, podkreślam troszeczkę, tylko do 30 kwietnia, żeby tym się zająć. A być może następna rada się tym zajmie, bo tu chodzi o okres jesienno-zimowy w sumie. Bo wtedy mamy dłuższą noc, a krótszy dzień. Także to jest pod rozwagę na przyszłość. Bardzo panu dziękuję. Ale jest zainteresowanie rady, to najważniejsze. Bardzo dziękuję panu. I proszę teraz o głos pana wicestarosty Piotra Wroczyńskiego. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie burmistrzu. Ja cieszę się, że mogę dzisiaj z państwem spotkać, bo tak nie miałem okazji. Przy różnych innych kwestiach spotykaliśmy się gdzieś tam, powiedzmy, jakieś różne drobne sprawy załatwialiśmy incydentalnie gdzieś przy okazji uroczystości. Dlatego jestem wdzięczny i chciałbym przede wszystkim podziękować za tę współpracę, bo kadencja się kończy, mija. Także oceniam tę współpracę bardzo dobrze. Wiele rzeczy udało się wspólnie zrobić, zrealizować. Wiemy się jeszcze do zrealizowania i to jest wszystko przed nami. Ale chciałbym, proszę państwa, też odnieść się do tego, bo jakby nie dlatego, żebym bronił swojej osoby, ale w ostatnim czasie, tutaj właśnie w końcu dopuszczańskim, ukazał się taki artykuł, no w zasadzie artykuł taki mały. Jest tam, na pewno państwo znacie, czytaliście, śledzicie tą prasę, bo to jest prasa lokalna. I tam był taki mały artykuł na temat jakiejś złej współpracy między powiatem a samorządem gminy. Ja bym chciał to zdementować, bo ja no, jakby nie widzę takiej potrzeby, albo jakby nie zauważam tego, że ta współpraca źle się układała. My współpracujemy z 12 gminami i naprawdę oceniam tę współpracę jako dobrą. Nie było jakichś, powiedzmy, zatargów, nie było nigdy jakichś tam napięć. Były różne sytuacje, które wymagają wyjaśnienia i jakby jesteśmy otwarci na tę współpracę i staramy się pomagać. Ja też jestem z tego terenu, bo pochodzę jakby z Jasienicy, urodziłem się w Tuszu. To są dla mnie rzeczy, to, że mieszkam w tej chwili, bo Rzymak nie ma to żadnego znaczenia. To jest jeden powiat. Jesteśmy w jednej powiecie, jesteśmy jedną rodziną i powinniśmy dążyć do tego, żeby starać się robić jak najwięcej dla mieszkańców, robić dobrych rzeczy. Wspólnie działać, bo to przynosi owoce, z których wszyscy korzystamy. Oczywiście mamy różne punkty widzenia, ale tam po prostu były pewne takie zarzuty, z którymi się nie zgadzam. Była też wymieniona osoba pana radnego Roberta Szydlika, moja osoba. I powiem jeszcze tak, ja oceniam pracę Roberta Szydlika dobrze, dlatego że wiele razy miałem okazję z nim uczestniczyć też i w różnych rodzajach dyskusjach. Wiem, że też o wiele rzeczy zabiegał, może nie bezpośrednio gdzieś na forum, ale gdzieś za kulisowo w różnych rozmowach. Także jest takim człowiekiem, który na pewno, to mogę powiedzieć, właśnie w jednym roku powiedział mi, że gdyby miał komuś szkodzić, ewentualnie swojej gminie czy swoim, powiedzmy, interesom, na pewno by tego nie zrobił, wycofałby się z samorządu. To mnie bardzo się podobało takie sformułowanie, bo widzę, że też ma charakter taki, jaki ma, może nie ze wszystkim się zgadza, ale nigdy nie zrobi nic, co by jakby było na szkodę gminy. Podobnie jest zresztą ze mną. Ja potrafię ze wszystkimi rozmawiać i naprawdę nie zauważam tutaj jakichś napięć, jakichś tarć. Zresztą jak były jakieś sprawy do załatwienia, zawsze byłem otwarty na te spotkania. Oczywiście załatwialiśmy, różny był jakby przebieg tych dyskusji. Ale tam jeszcze była podniesiona taka kwestia tych inwestycji. No szanowni państwo, ja sobie tak prześledziłem, tak z grubsza. W tej chwili na przykład każdy radny powiatowy, Sławek Krofiek, też pewnie to dostał. Dostał jakby takie zestawienie inwestycji, które zostały zrealizowane. Gmina to już nie jest może w czołówce tych gmin, które zyskały najwięcej, ale jest to tam na poziomie tam 21, ponad 21 milionów. Takich inwestycji różnych, które się tam nazbierały w ciągu tych 5 lat, one są w części realizowane, ale w związku z tym taka kwota zaangażowana. Nie jest to kwota największa, ale to nie jest jakby też kwota najmniejsza. Wynika to jakby z różnych uwarunkowań i z różnych
sytuacji, które powodowały, że na przykład te inwestycje się tam przeciągały, czy na przykład nie mieliśmy do skutku, ewentualnie były jakieś inne prace prowadzone, jak na przykład w wypadku ulicy Przemysłowej, gdzie była ta cała infrastruktura podziemna robiona. Były takie prace, prawda, potem trzeba było po prostu na to czekać. Oczywiście te wszystkie projekty jakieś tam z RIT-y będą realizowane i w przyszłości, kiedy będzie tylko klimat i czas do tego, one będą realizowane. Nikt nie będzie wykluczał jakby gminy tłuszcz albo to nie w jakiś sposób spychał na margines, bo nie o to chodzi. Ja cieszę się, że każda gmina w powiecie, a zwłaszcza te gminy, które są jakby bliskie, bo jestem z tego okręgu, jeśli jakieś inwestycje powstają. Niezależnie od tego, czy są inwestycje powiatowe, czy są inwestycje gminne, bo w sumie bierzemy ze wspólnych środków. Jeśli pozyskujemy środki zewnętrzne, to Państwo najlepiej wiecie, że to są środki jakby wspólne. My też z tego czerpiemy, korzystamy z tego i te inwestycje, na przykład powiatowe, które gdzieś tam realizujemy, one też przechodzą przez teren Państwa gmin. I to się wspólnie wpisuje i działa na nasze dobro. I także tutaj patrzyłem, też śledziłem inwestycje, bo tam była taka uwaga, że tych inwestycji na przykład w ostatniej kadencji, znaczy w tej kadencji ubiegłej, kiedy był starostką pan Rakowski. Ja prześledziłem sobie, no to były te inwestycje gdzieś tak za około 7 milionów. Też nie wszystkie, już nie wspominam na przykład o takich rzeczach jak bieżące utrzymanie dróg, bo tego nie ma, jakieś tam poszczenie, malowanie, tego nie ma, tego nie uwzględniamy. Nakłady jakieś tam na szkoły. Jeśli szkoła na przykład jest powiatowa, prawda, na terenie gminy Tłuszcz, to ona też podnosi prestiż miejscowości. Też powiatowa, coraz to chodzi, to nie jest szkoła gmina. To nie jest szkoła gmina, bo gmina ma swoje, ale na przykład jest pałac przestępny, też się odbywają różnego rodzaju imprezy, też są nakłady duże, my na te środki wykładamy. I słuchajcie Państwo, chciałbym, żeby to było postrzegane tak, że jeśli coś jest, czy to jest powiatowe, to też wpisuje się jakby w charakter tej gminy, podnosi prestiż miejscowości. Jeszcze kolejna sprawa. No, tam były takie jakby insynuacje, że no nie wiem, że to jest jakieś partyjniactwo, to jest z mojej strony. Do partii politycznej każdy ma prawo należeć, my jesteśmy wolnymi ludźmi, ja tego nikomu nie wypominam, prawda? I jakby to nie jest tam jakaś trampolina do tego, żeby jakąś karierę robić. A druga sprawa była kwestia, no taka insynuacja, nie wprost było powiedziane, ale było zasugerowane, być może mieszkańcy też czytali ten artykuł, było powiedziane, że w jakiś spółka Skarbu Państwa zasiadam, no nigdy nie zasiadałem i nie zasiadam, bo taka jest prawda. Także nie wiem, czym autor, nie jest ten tekst podpisany. No taka jest prawda, nie chciałbym się wytłumaczyć tego, ale chciałbym, żebyście Państwo mieli też przekonanie, żeby takie informacje nie docierały, bo one w jakiś sposób podkopują zaufanie do człowieka i stawiają go po prostu krzywym zwierciadłem, a przecież nie o to chodzi. Zależy mi bardzo na tym, żeby ta relacja pomiędzy jednym samorządem a drugim była dobra. Bo to jakby daje taką namiastkę, teraz są wybory, nie wiem, może to pod wybory, ale pomijając wybory. Te wybory się odbędą czy tak, czy siak i część z Państwa zostanie radnymi, może przyjdą nowi radni, zawsze będzie jakaś zmiana, bo to tak na ogół bywa. I chciałbym, żebyśmy się właśnie rozstali w takim klimacie jakiejś współpracy i takiego porozumienia, żebyśmy mogli sobie powiedzmy też prosto w oczy patrzeć, prawda? I życzę wszystko oczywiście tym, którzy się ubiegają o te mandaty, czy którzy zdobyli te mandaty, żeby rzeczywiście tą swoją pracą, tą swoją aktywnością się wykazali. I tutaj z mojej strony, jeśli mi się uda zdobyć mandat, też będę współpracował. Ja się nie uprzedzam do ludzi, ja rozumiem tylko i tylko chciałbym to zdementować. Nie wiem, czemu na przykład takie rzeczy służą, kto takimi rzeczami się zajmuje, ale to jest słabe. To jest słabe, bo największą jakby zaletą, jakby takim elementem, który zachęca do współpracy, to jest zaufanie. Jeśli jest zaufanie pomiędzy burmistrzem, pomiędzy starostą, prawda? Tu też występuje troszeczkę jak w imieniu starosty, bo tam był też wymieniony starosta. Zawsze staram się po prostu takich rzeczy unikać. Unikać sytuacji konfliktowych. A jeśli na przykład pojawiają się jakieś niedociągnięcia, jeśli pojawia, oczywiście Państwo też możecie nas oceniać, to nie chodzi o to, żeby nas w ogóle nie oceniać, bo nam się też wszystkiego nie udało zrobić, na przykład wiele rzeczy jest do zrobienia i można było nas na przykład za wiele rzeczy kupować. Ale zawsze jesteśmy otwarci, jeśli na przykład jest jakaś sprawa do załatwienia, zawsze można przyjść, porozmawiać, jeśli to jest do załatwienia, to na pewno jesteśmy w stanie to zrobić, powiedzieć. Jeśli nie, to też jesteśmy w stanie odpowiedzieć na trudne pytania, nieraz na rzeczy, które może są dla nas niezbyt wygodne. Także tylko to chciałem powiedzieć i oczywiście, jeśli się nie spotkamy już, powiedzmy, przed świętami, Państwu radosnych, błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. No i żebyście po prostu też te święta, żeby były takim czasem refleksji, odpoczynku i nabrania energii na ten czas, który będzie już po świętach, bo będziemy po wyborach, żeby to była dla nas taka pozytywna energia, która będzie dawała nam siłę do takiego działania, które będzie twórcze. Nie będzie nas dzieliło, ale będziemy taką po prostu wspólnotą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej. A, pani radna, proszę, pani radna powiatu łódzkiego. Pan radny uprzedził, ale myślę, że w imieniu tutaj i zarządu, które reprezentuje i wszystkich radnych powiatowych życzymy Państwu zdrowych, spokojnych, rodzinnych, świąt wielkanocnych, Bożego błogosławieństwa, dużo spokoju na ten trudny czas przedwyborczy i spełnienia Państwa tych planów dotyczących wyborów. Dziękuję bardzo. Do późnionego złożymy życzenia, w związku z tym właśnie, że zbliżają się święta wielkanocne. Chciałbym złożyć wszystkim Państwu obecnym, jak również wszystkim mieszkańcom naszej gminy zdrowych, spokojnych, radosnych świąt wielkanocnych, spędzonych w gronie najbliższych, w gronie rodziny, no jak tradycja każe mokrego dyngusa. A w związku z tym, że zbliża się koniec tej kadencji, chciałem podziękować za współpracę w Szanownej Radzie panom burmistrzom, nie staro, panu Radzie Powiatu Połomickiego. Chciałem podziękować również mieszkańcom. Korzystaliśmy z ich porad, z ich podpowiedzi. No i cóż, gratuluję wszystkim Państwu, którzy startują w jakich wyborach do samorządu. Sukcesu. Była to kadencja długa, najdłuższa, jeśli chodzi o chyba od początku istniejącego samorządu. Także dziękuję wszystkim i życzę wszystkiego najlepszego. I mamy dla Państwa takie pamiątki, jak zawsze na koniec kadencji Rady Miejskiej i chcielibyśmy je teraz wręczyć. I jeszcze tak, już wręczamy, tylko chciałem zaprosić Państwa tu obecnych na... Ja jeszcze. Rozumiemy, że sesja trwa, czy została zamknięta? Nie została zamknięta. Jeszcze na koniec wspólne zdjęcie też zrobić. Dobrze. Katarzyna Sadurzyńska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ładnie, to ładnie. Paweł Radzi. Jak mi się podoba, to ładne.
ładne to powiedział. Robert Patuszki. Prosimy. Zapraszam zastępcę burmistrza. O, dobra, dobra. A, dobra. Napracował tyle lat. Życzymy jej dużo zdrowia, no i szybkiego powrotu do nas. Dziękujemy. A teraz dobrze, proszę Państwa. Do wspólnego proszę Państwa, dziękuję wszystkim za obecność. Zamykam 25. sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu.